Dzień dobry, z tej strony Pewor, witam was w nowej grze na moim kanale. Jest to Escape from Tarkov, połączenie FPS-a z lekkim survivalem. Zaraz wam dokładnie pokażę, jak ta gra wygląda. Na razie wszedłem na mapę. Strasznie długo trzeba czekać, żeby się połączyć na taki serwer. Może 10-15 osób jest na serwerze, ale naprawdę czekałem 7 minut. 7 dobrych minut, zanim wszedłem na serwer, ale mniejsza. O, już ktoś tam się strzela. Czy ja mam amunicję w tej broni? Zaraz sprawdzimy na I? Chyba nie. Gear, trzeba wejść w gear. Mam amunicję, dobrze. Także jeżeli któryś z was wie, któryś z was grał w tą grę i wie więcej na jej temat, to podzielcie się w komentarzach, z chęcią poczytam, bo naprawdę jestem zielony w tą grę i dopiero uczę się. Gdzieś tu na górze chyba jest. Nie, tędy nie chcę iść, bo on gdzieś tam biega, także cofnijmy się. Cofnę się, czemu nie? Dobra, wstałem, mogę iść sobie. Jesteśmy w jakiejś fabryce, nie wiem dokładnie, gdzie się znajduję aktualnie. O, chyba już wiem, tu mamy wyjście. Tylko ja nie chcę tak być na widoku strasznie tutaj, bo zaraz dostanę pizdo. A, ogólnie tak, jeżeli zginiecie, tracicie wszystkie przedmioty i musicie grać od nowa. Można znaleźć jakieś kałasznikowy, inne broni na mapie, ale strasznie ciężko je znaleźć, znaczy mi się nie udało jeszcze znaleźć żadnej broni. Na razie znalazłem paczkę papierosów i chyba butelkę wody. Dobra, ja już się zgubiłem. Jestem w tym samym miejscu, co byłem tutaj. Dobra, to jednak musimy tutaj pójść. Czy to się nagrywa? A i owszem. Właśnie, jeżeli wam się ta gra spodoba, to zostawcie łapkę w górę, żebym wiedział, żeby nagrywać ją częściej. Gdzie my jesteśmy? Tam jest koleś. O nie, on mnie widział chyba. Już się strzelają, wariaty. Może jakoś uda mi się tu przeczołgać. Dobra, wstań. Halo, idziemy stąd. Na razie nie chcę się strzelać z nimi, bo naprawdę słabo mi to wychodzi. Już dwa razy umarłem w tej grze. Mogę to jakoś... Czyżby on tu biegł? Nie. To jest bardziej taka skradanka niż strzelanka. Bo w CS-ie to wiecie, wychodzicie, dwie buły i koniec, nie? A tutaj naprawdę trzeba się skradać. Można się też wykrwawić, już dwa razy mi się zdarzyło, że się wykrwawiłem. Czemu ja nie mogę wstać? C jeszcze raz muszę? Z, X. X się kładę. Dobra, jeszcze raz C. Dobra, spacją się wstaje. Dobra, już wiem. Ja już wszystko wiem. To teraz chciałbym zdobyć jakąś lepszą broń. Ale nie wiem, bo o, patrzcie. Mamy zwłoki. Tu nic nie ma. Tu się widzę, że nieźle ciachali. Zaraz sprawdzę dokładnie, co ten kolega miał przy sobie. No tak. Mało rzeczy miał. Albo ktoś już po prostu był przede mną i zawinął te itemy. Sprawdzimy drugie ciało. No same siekierki, no. Niezbyt dobrze to wygląda. Strasznie mała ta mapa. Pokażę też wam w drugim odcinku większą mapę i zobaczycie naprawdę, jaka ta gra jest zajebista. Jest to wczesna alfa, znaczy może nie wczesna, ale naprawdę jak na alfę to gra wygląda zajebiście. Przynajmniej mi się podoba, nie wiem jak wam. Chyba się cały czas skradam, a nie powinienem. O, już tam się nakurwiają. Ja jednak sobie odpuszczę strzelanie, na razie. Zaraz pokażę wam, jak to wygląda, te strzelaniny i tak dalej. Ale najpierw muszę coś zdobyć, no nie wiem, cokolwiek. Bo na razie jestem w dupie, nie mam nic. Mógłbym zabić jakiegoś kolesia i z niego te itemy zgarnąć, ale widzieliście, że większość osób zaczyna tutaj albo z samym nożem, albo z siekierką. No to chyba jest dlatego, że ta pierwsza wersja, bo macie kilka wersji do kupienia i ta zwykła wersja, standardowa, nie oferuje nic oprócz siekiery czy tam, nie wiem, noża, tak mi się wydaje przynajmniej, bo ja kupiłem tą wersję drugą, troszeczkę droższą i mogłem sobie wybrać na przykład pistolet, nie, i butelkę wody, plecak i chyba kamizelkę, o ile dobrze pamiętam. Dobra. Wejdźmy sobie tutaj, na górę. Koleś tu jest? Czy on te drzwi będzie chciał otworzyć? On się chyba wcelował tak samo jak ja. Także ja poczekam chwilę. Może się wychyli chłopak.
Bo na cicho sobie stąd pójdę po prostu. On tak biega czy ja? Nie wiem, czy on na górze biega, czy tutaj? A już się zblokowałem. Aha, z tyłu był drut kolczasty, który mnie zabił, nie? Nie, no spoko. Czyli pierwszy fail, naprawdę gra jest trudna. Zwykły drut kolczasty możecie zabić, jak widzieliście, no. Dobra, jestem z powrotem. Jesteśmy na tej samej mapie, bo niestety nie udało się dołączyć na tą drugą. I wiem, co to jest za miejsce. Tutaj byliśmy przed chwilą. I tu zwłoki leżały chyba, tak? Dobrze pamiętam? Tak, dobrze pamiętam. Mam amunicję, mam. Dobra, i teraz postaram się nie zginąć tak szybko. Bo naprawdę byłem w szoku, że mnie może drut kolczasty zabić, nie? Spróbuję dostać się w to samo miejsce i zobaczę, czy na serio tam był drut kolczasty, czy... Nie wiem, czy jakiś bóg? Jeżeli to był bóg, to mogę wybaczyć twórcom, bo to jest w końcu alfa, także... Także no. To był koleś, czy mi się wydawało? Co to jest? No space, aha, jakaś bateria. Nie wiem po co. Ale kiedyś się na pewno dowiem. Paczkę papierosów. Mogę wziąć? Wziąłem. Inspekt. Raczej mi to nie jest potrzebne, tak wyrzucę to. Dobra, wyrzuciłem. Pójdziemy w to samo miejsce. To było gdzieś tutaj. Koleś jest. On ma lagi, czy to ja mam lagi, bo ja nie wiem. No, zginął. Pokaż, co miałeś, my friend. F. No miałeś gówno. Jeszcze na lagach tutaj przyszedł, no. Bezczelny po prostu, bezczelny. Trochę amunicji poszło na niego. Ktoś tu był? Nie, chyba nie. Dobra, sprawdźmy, co mnie wtedy tu zabiło. Nie wiem, boję się tu iść. Czy ja straciłem HP? Nie, raczej nie. Dobra, otwórzmy sobie te drzwi. Coś ciekawego może tu znajdę? Wydaje mi się, że nie, ale naprawdę chciałem znaleźć kałacha, bo widziałem na filmach u ludzi, że normalnie znajdowali kałachy, nie? Złożone, elegancko, z amunicją. I też bym chciał coś takiego znaleźć, bo ten pistolecik to gówno, a nie pistolet, no. Widzieliście, ile musiałem amunicji użyć, żeby zabić tamtego typa. Mogę to podnieść? C. Nie, to jest jakaś puszka, której podnieść nie mogę niestety. Ale dobra, idziemy dalej. Tam był koleś? O Jezu, bym spadł i bym się jeszcze zabił, także trzeba być be careful. Coś po rusku gadał. Pasta do zębów, cygaro. No po co mi to jest? On jest gdzieś tam. Tam się kutasi. I nie wiem, czy tam pójść do niego, czy poczekać. Ciekawe, czy mogę tu skrzynkę otworzyć? C? Patrzcie, mogę. Zobaczmy, co do ciekawego znajdę. A, dopiero mi szuka. Lód. Gówno było. Czyli tak jak z tamtego kolesia. Nic ciekawego. Ale fajnie, że skrzynki można otwierać. Pewnie w skrzynkach też są jakieś bronie, ale już to podpierdolili mi. Pewnie jakiś shotgun był albo coś, nie wiem, mniejsza. No nic ciekawego tutaj nie znajdę. Naprawdę wolałbym na tej drugiej mapie pograć, bo ona jest troszeczkę większa, czy znacznie większa. Ale mniejsza. O, tam jakieś strzały już słyszałem. Nie wiem, czy jest sens tam pójść, na razie pójdziemy sobie tutaj. Czy to mogę otworzyć? Nie, to jest jakieś gówno, którego się otworzyć nie da. Tu mamy baterię. Bateria mi się też nie przyda. Nie mam miejsca, bo miałem plecak, nawet dwa plecaki miałem i dwa straciłem niestety. Przez lagera, bo strzelałem w typa i dostał chyba, nie wiem, dwa magazynki i przeżył. A ja zginąłem, nie wiem jak, bo nawet typa nie widziałem. I nie nagrałem tego, dlatego że mapa była strasznie... Znaczy na mapie było strasznie ciemno, także...
Nie opłacało się tego nawet nagrywać. Tutaj w fabryce jest jaśniej, także mam nadzieję, że wy cokolwiek widzicie, no. O. Suka, bliet, no. Dostał w ryj. Trzeba było tak się skradać? Miałeś shotguna, to miałeś shotguna. Dobra, sprawdźmy sobie. Dwa ammo. Mamy shotguna, patrzcie, mamy czapkę. Czapkę mu również za kosze. Miał kevlar. Kevlar też mu za kosze. Sprawdźmy, co miałeś w kieszeniach. Albo nie sprawdzimy. No jednak nie sprawdziliśmy, co miał w kieszeniach, bo dostałem pizdę od razu. Ale nie za zero, dwa kile były. Także nie jest najgorzej, ale kurde, chciałem sprawdzić tego shotguna, jak on strzela. No niestety nie miałem. Nie miałem farta, bo koleś od razu drugi podbiegł. Mogłem chwilę poczekać, przeładować broń i po prostu później, bo bym mógł tego drugiego kolesia też zabić. Miałem bandaże i tak dalej przyszykowane, tak bym się uleczył, ale niestety no nie wyszło. Dobra, znowu w tym samym miejscu, znaczy w podobnym bardzo. Amunicja właśnie, najważniejsza amunicja. Jest załadowane? Aha, jakiś koleś biega nade mną, no spoko. Może uda mi się go zabić, ale naprawdę chciałem postrzelać z tego shotguna. Gdzieś tu na górze biegał. Na razie tu nikogo nie widzę. Dobra, pójdźmy sobie tutaj. Czy drzwi są otwarte? Mogę otworzyć te drzwi. Drzwi, jak to pewna osoba mówiła. To jakieś ammo rozwalone? Czy mogę szafkę otworzyć? Raczej nie, raczej nie. Tutaj. Drzwi zamknięte. Macie drut kolczasty, no właśnie. Gdzie ta osoba biega? Tutaj gdzieś? Nie, wejdźmy sobie na górę. Patrzcie, to jest skrzynka ogólnie. I tą skrzynkę chciałbym sprawdzić, nie? Także sprawdzimy, co w tej skrzynce jest. Mam nadzieję, że jakaś pompa. No niestety, co to jest? Aha. Koleś z nożem mnie zabił. Patrzcie, jak. No nawet go nie słyszałem. Jak otwierałem skrzynkę, to nie było słychać, że on jest tutaj blisko. Jakie upokorzenie, no nie dość, że w CS-ie dostaje z noża, to jeszcze w tej grze, no. No niedobrze, niedobrze, powiem wam. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Właśnie, jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Bo właśnie do mnie przyszła nowe słuchawki, także w kolejnych odcinkach już te słuchawki będą na mojej głowie. Ale jeszcze w międzyczasie muszę dograć troszeczkę, bo mało, krótki odcinek strasznie będzie. Dobra, jedymy, nie będzie mi jakiś koleś z nożem tutaj zabijał. Mam amunicję, mam, dobra. Gdzieś na górze biega jeden koleś. Właśnie nie wiem, czy to on biega, czy to ja tak. Tup, tam tu. Dobra, zejdźmy sobie na dół. Tu nic nie ma ciekawego, ale naprawdę muszę się skupić, żeby znowu nie zginąć z noża albo za zero, no. Przynajmniej jeden frag musi być. Naprawdę, nie potrafię grać w tą grę. Ale spokojnie. Nauczę się. Nauczę się grać tak jak w CS-a, znaczy może bez przesady, ale. Nie, tam nikogo nie ma. Kojarzę tą miejscówkę, ale wyjdźmy stąd na górę na razie. Aha, tu mnie ostatnio, znaczy ja ostatnio tu kolesia zabiłem, a potem on mnie. Tylko tych ciał już nie ma, czyli zostały raczej zebrane, tak mi się wydaje. Albo znikły, no nie wiem. Też boję się tędy chodzić, bo znowu mnie jakiś drut kolczasty zabije przez przypadek. Wejdźmy sobie tutaj. Aha, wróciłem w to samo miejsce ogólnie. Nie, no spoko, ja to jestem mistrzem w tej grze. No muszę znaleźć jakąś osobę do zabicia. Wejdźmy sobie tu na górę. Chociaż nie wiem, czy to był sens, ale zejdźmy. Bo tutaj nie ma nic, nie ma wejścia na górę, także muszę znaleźć inną drogę. I też nie chciałem.
No nie mogę tego otworzyć, zamknięte. Też nie chciałem skakać za bardzo z góry, żeby nie zginąć po prostu, nie? Bo mogłem sobie nogę połamać. Dobra, ryzyk fizyk. Otwieramy. No szybko, szybko, searching. Halo. Dobra, ryzykuję. Odpuszczam sobie to. Co to był za lag? Halo. Z prawej strony gdzieś mi tu biegnie. I on mnie również słyszy. Nie no, nie będę się bał. Tu widzę, że na ostro to już się dzieje. Patrzcie. Oni są na górze. Witam pana. Szybko. Dawaj mi tą pompę. Właśnie, egzamin. To nieźle koleś się położył, tak jak w Hizi. Myślał, że go nie zobaczę. Mamy pompę. Zajebiście, dobra. Czy jest sens szukać tutaj jeszcze coś? Chyba nie, chyba nie. Ale sprawdzę, przeszukam jeszcze drugiego kolesia. Może miał coś lepszego. Miałeś bandanę. Z chęcią wezmę. Miał plecak chyba, to jest plecak? O, miał amunicję, patrzcie. Ile rzeczy, ja sobie wezmę tę amunicję. Dzięki, ziomek, dzięki, dzięki. Przyda się. Ktoś tu biega? Czy to ja takie odgłosy wydaję, bo nie wiem. Jeszcze spojrzę, czy to się nagrywa. Nagrywa się. Ruski coś powiedział. Dobra, ryzykuję. Nie, ja chcę sprawdzić, co on miał. Mogę zginąć przez to? Sprawdźmy, co ty tu miałeś. Może plecak? Jak plecak, to z chęcią wezmę. Nie, ale też wezmę. Mogę to wziąć, czy nie mogę? Chyba nie. Plecaczek, plecaczek. Ktoś tam strzela. Tego nie mogę. Tu mogę, dobra. Sprawdźmy, co miałeś w plecaku. Na szybkości. No, powiem wam, że no, niezłe części. Nie wiem, czy to do broni, czy do czego. Ale mi się to przyda, no. No chyba, że zginę, to już raczej mi się to nie przyda, ale tu miał siekierę, czyli nic ciekawego przy sobie nie miał. Pójdźmy sobie jeszcze po jakiegoś fraga. Chcę tą broń przetestować. Mogę wyjść? Nie, nie da się tędy wyjść. Ale tu mamy wejście. No dużo mi to dało, naprawdę. Tu chyba nic ciekawego już nie znajdę. Ważne, że mam pompę, którą wykorzystam. Biega tu. Patrzcie, był tu. No, także to było na tyle. Zabił mnie, no. Ale widzieliście, jak strzeliłem z pompy. Ważne, że raz strzeliłem, ważne, że raz dostał. Więc dajcie dużo łapę w górę, jeżeli chcecie, żeby ta seria została na dłużej na moim kanale. No i możecie zostawić również suba, też nie pogardzę subikiem. No i to tyle, no. Widzimy się w kolejnych moich filmach.